Witajcie moi drodzy, z tej strony JMWK i jak możecie zauważyć, w dzisiejszym filmie będziemy oglądać kolejną dawkę minecraftowych filmików. Dlatego zanim zaczniemy, fajnie by było jakbyście zostawili tutaj łapę w górę albo zasubskrybowali ten kanał, jeżeli jesteście nowi, ponieważ filmy pojawiają się codziennie. Jak dasz suba, nie przegapisz żadnego filmu, byku, dlatego wiesz co robić, a my zabierajmy się do oglądania. Okej, więc mamy tutaj Steve'a, jak możecie zauważyć, jest on na trybie kreatywnym i ma tu skrzynkę, w której jest naprawdę mega dużo różnego rodzaju redstone'u oraz mechanizmu. W sensie mechanizm to on będzie chyba budował, z tego co widzę. A, to będzie wyrzutnia TNT chyba, pa! O człowieku, ciekawe czy zgadnę, nie? Zaraz się przekonamy. Na razie to on tutaj elegancko robi sobie całą wiązkę redstone'ową. Aha, i robi to, no dobra, dobra. I jak to niby ma działać? Jak on chce połączyć... Aha, czekaj, co? On zrobił lewitujące TNT! Co jest? O kurde, pa, czy może je rozwalić? Nie może go rozwalić! O jo! Ej, dobra, to jest mega grube, nie? Tego się totalnie nie spodziewałem. Czy wy to widzicie? W tyfy! Oho, dobra, co tym razem tutaj ciekawego nam zaprezentuje? Mamy znowu skrzynię, a w niej znajduje się szkło oraz tabliczki. No dobra, i o, wpiszę tutaj like, no i wiadomo, widzowie, jeżeli jeszcze nie zostawiliście łapki w górę, to koniecznie to zróbcie. Tutaj mamy autora tych filmików oczywiście. No dobra, i co w związku z tymi tutaj tabliczkami? Daję tutaj szkło. No dobra. I okej. To prześwituje przez szkło? Ej, yo, dobra, to jest akurat chyba stary błąd, ale ciekawi mnie, na jakiej wersji jest to zrobione w sumie, nie? No ale jak ktoś nie wiedział, to wiecie, że coś takiego się dzieje. A, bo to jest na wersji bedrockowej, no dobra, okej. Mojang w niektóre błędy ma wywalone, jak sami widzicie. Oho, dobra, masa kwiatuszków, mamy tutaj spawner, mamy tutaj grass block i mamy śnieg. Co tutaj ciekawego powstanie? Uwaga, daję tutaj na każdy dircik inny kwiatek. No dobra, i mamy tego naprawdę sporo. I uwaga, a on jeszcze tego więcej będzie robił? Wytyfy. Ej, dobra, co jest? Okej, czyli on to podwójnie jakby tutaj rozkłada. Okej, wszędzie daje tutaj jeszcze śnieg, że te kwiatuszki są jakby, wiecie, zaśnieżone, rozumiesz? No i w takiej oto postaci daje teraz na to spawner. Yo, okej, dobra. Dał na to spawner i teraz, jak możecie zauważyć, no rozwala te drugie kwiatuszki i spada po prostu śnieg, a kwiatki się rozwalają. No okej, jest to w miarę zrozumiałe, no bo wiadomo, ale tutaj pa, rozwala dirta i jakby spawnery się też rozwaliły przy dircie, co jest też dziwne w sumie. I te kwiatki lewitują! Tak po prostu! No, Minecraft Bedrock, no jak zawsze zaskakuje, nie? Oho, dobra, Steve, jak możecie zauważyć, jest z Alex i grają sobie tutaj survival i jest jeszcze drugi Steve w ogóle. No dobra, okej. Więc ewidentnie znaleźli się tutaj w wiosce villagerów, gdzie coś się dzieje, to ciężko powiedzieć, co się dzieje, ale na pewno zaraz coś się wydarzy, znając życie, no bo tak jest zawsze, jak dobrze wiecie. Więc uwaga, no są w tej wioseczce, jest tutaj masa, o kurde, wieśniaczków. Czy oni próbują z nimi dealować? Tak, coś tam i... O, co jest? Co jest? Ej, czy... Alex dostała właśnie dirtowe jabłka? O nie, czy oni je zjedzą? Ja bym nie jadł dirtowego jabłka od nieznajomego, w sensie serio, ej, to jest za grube. No ale dobra, oni wracają sobie do domku swojego i czy oni teraz będą chcieli zjeść te jabłka, czy co tutaj się wydarzy? Dobra, pakują się wszyscy do środka, spoczko, fajnie. I każdy ma tutaj swoje łóżeczko i w ogóle jest mega chill, wiadomo. Patrzcie, oni je zjedli. O kurde, okej, dobra, Steve, aha, je odłożył. Ułożył, okej, i oni idą spać. Patrzcie, mamy nagrania z kamer. I Steve i Alex zamienili się w ogromne jakby endermany. I to takie straszne. Pa, on się obudził, widzi ogromną dziurę. Alex i Steve nie ma w domku, a tutaj są plamy. O nie, o nie. Patrzcie, on idzie teraz w stronę tej wioski. I znając życie, w tej wiosce odwaliło się coś mega chorego, nie? Bez kitu, uwaga, pato! Wow, 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 no nie za dobrze, no nie za dobrze. Patrzcie, co tutaj się dzieje w ogóle, hopy, pa, pa. Co jest?
co jest? Ej, dobra, to jest naprawdę porąbane, nie? Nie chciałem tego widzieć w Minecraft, serio. To się nie kończy, jak sami zresztą widzicie. A czy on spotka... Nawet villager się zamienił. O kurde, no to skończyło się na pewno źle. Oho, mamy Minecraft Bedrock i uwaga, jesteśmy w menu, więc może to oznaczać tylko jedno. Będzie sprawdzany seed, zgadłem oczywiście. I mamy tutaj numerki, więc jak chcecie, możecie sobie je wkleić oczywiście u was w gierce. A więc Steve'ek tworzy tutaj elegancko świat. No i zobaczymy, okej, pojawił się na tej mapie. I co tutaj na tym seedzie ciekawego nam zaprezentuje? Okej, pierwsze co widzimy, mamy ogromny mansion, który jest położony na wodzie. Zaraz obok tego mansion jest wioska villagerów. I jeszcze w tym mansion mamy tutaj wieżę villagerów. Ej, co jest? O co tutaj chodzi w ogóle, nie? No ale dobra, chociaż fajne przedmiociki mają tutaj w skrzyneczkach. A czy jest coś tutaj poza tym wszystkim? Bo ja chyba widziałem pod wodą świątynię, ale nie byłem pewien. Coś tam się świeciło koło tego mansion pod wodą. No ale zaraz się przekonamy. Jak na razie to Steve sobie tutaj lata i pokazuje całą okolicę. No to... Ej, ty, ale jaka wioska rozbudowana. Ty, tu nie są czasem dwie wioski? Taka ogromna wioska. Chociaż w sumie przez teren też jest tak ułożona, że może się wydawać większa niż jeżeli byłaby na płaskim. Pa, dobrze mówiłem. Jest tutaj jeszcze świątynia podwodna. O hopy, o hopy. Mamy tutaj zgliczowanego Gurdiana. Yo, yo. Ej, no mega mocny seed i mega blisko spawnu, więc jakby jak chcecie rozpocząć waszą rozgryweczkę w Minecraft, to tutaj na starcie macie naprawdę mega dużo struktur w jednym miejscu, więc spoko. Mi się podoba. No dobra, co tym razem? Bo mamy tutaj, jak możecie zauważyć, nić, mamy dywany i mamy łódkę. Okej, czekajcie, bo on zrobił taką konstrukcję, że na nici dał dywany i teraz wsiada do łódki, co, i wpłynie po prostu w to? Tak! Ej, co? Ej, nie wiem, czy ja czasem już tego nie widziałem, albo czegoś mega podobnego, nie? Ale tak czy siak, jest to jakieś mega mocne i z tego, co widzę, będzie działać normalnie na Minecraft Java, więc do jakichś mapek, escape'ów, bądź żeby strollować znajomego, mega spoko sprawa, serio, pa to, dobra, wchodzi tutaj i pa, mega ciemno, o hopy, ty, porąbane, nie? Ale pa to, ty, w połowie nawet jak stanu, pa! Ej, yo! Yo, yo, co jest? Ej, dobra, czegoś takiego się nie spodziewałem, nie? Dobra, teraz jak widzimy, mamy szkło, mamy tutaj enderperły, diamenty, emerald, dispensery, redstone oraz dźwignie, co będzie pewnie służyć do windy itemów, jeżeli dobrze pamiętam, bo tak, można coś takiego zrobić. Nie tylko w Minecrafcie można zrobić windę dla graczy, ale dla przedmiotów również, ponieważ przedmioty będą, słuchajcie, normalnie skakać przez bloki szkła. Zresztą zaraz się przekonacie, bo o, patrzcie, wrzuca tutaj mega dużo różnych przedmiotów i teraz elegancko będzie to wszystko łączył z dźwignią i odpala, uwaga, patrzcie to, odpalił i po, leci wszystko, frunie do góry, zarąbiście i no jakby wszystko, co mielibyście w dispenserze, to wleci do góry, znaczy jako item oczywiście, nie? No moby zrespione to nie wiem, pewnie by się zrespiły po prostu i zostałyby zamknięte w szkle, ale tak czy siak, no to działa i mega spoko. Okej, mamy slimy i mamy tutaj miód. Czy tu będzie pokazanie, że można w Minecraft robić trampolinę? Czy może coś innego? Czy może zostanę zaskoczony? No miejmy nadzieję, że tak, byłoby spoko. Dobra, mamy dwie łódeczki. Steve wpisuje sobie tutaj game mode 0. No okej, dobra. I teraz, jak możecie zauważyć, wchodzi, aha, wszedł do tej łódki, która jest na miodzie i nic się nie wydarzyło. A jak wejdzie do tej ze slime'em, to wywali go w kosmos. No, to stare dzieje, nie? Każdy co wie. Oho, dobra, Steve wychodzi ze swojej nory jakiejś. O, owieczki tutaj ma elegancko. Ma nawet sąsiada, jak widzicie, bo jest tutaj Steve'ek, drugi. Mega spoko. Czy kogoś jeszcze tutaj w okolicy mają, czy nie? To jest dobre pytanie. No, z tego co widzę, to chyba nie. Ale tak czy siak, oboje idą sobie tutaj na bagna, gdzie jest mega dużo piesków. Czy oni będą je tutaj adoptować? Chyba tak, bo widzę, że w ekwipunku ma 5 kości. Czy to mu się uda? To jest lepsze pytanie. Bo wiecie, różnie to bywa z tymi kościami. A nie, to ten drugi Steve będzie próbował adoptować. No dobra, no dobra. Czy ten piesek będzie chętny? Uwaga, tak, jest chętny. Okej, czyli ewidentnie Steve ma nowego przyjaciela. Moi drodzy, zarąbista sprawa, nie? No i generalnie sielankę, jak możecie zauważyć. Bo no, oboje sobie idą. Ten pies jakoś podejrzanie dużo partiklesów z siebie wydaje. No ale dobra, jakby, okej. O, fajnie, fajnie. No piesek zdobył nowy dom. Nic tylko się cieszyć, bez kitu, nie?
nie? Zachodzi słońce, więc Steve wraca do domu elegancko po ciężkim dniu, w końcu ogarnęli pieska i idzie w Kimę. Wow, patrzcie, i mamy nagrania z kamer, gdzie pies wyszedł z tej... Co jest? Patrzcie, on się zamienił w coś mega strasznego. O co tutaj chodzi? Ej, dobra, te dźwięki mówią wszystko. Czyżby ten pies pożarł? O nie! Owiec nie ma, bo zostały zjedzone. Ale czy jego sąsiad Steve... O nie, już myślałem, ale pa! On mu się przyczepił do ręki normalnie, wytyfy! Co jest? Ale patrzcie, ile plam tutaj jest porąbanych, nie? Pa, on cały czas ucieka i cały czas tutaj są plamy robione. Ojojoj, ojojoj, nie za dobrze, nie za dobrze. Ej, czy Steve'owi uda się mu pomóc? No nie, niestety nie udało mu się, bo on został zmieniony do... To coś, no nie za dobrze. Okej, dobra, co teraz nam tutaj Steve pokaże? Uwaga, mamy slime bloki, mamy jajko spawnujące szkieleta, a nie pieska. I mamy tutaj kości, dobra, on go elegancko tutaj oswoił. I teraz ten piesek będzie szedł na slime bloki, przez które, jak możecie zauważyć... Aha, dobra. Okej, mamy twerkującego psa, nie? Bez kitu, mega mocne, nie? Oho, dobra, jesteśmy w cave'ie. Uuu, lawa, i to dużo lawy. Ale to może oznaczać... Co? Czekaj, czekaj, co? Czy on właśnie wskoczył na lawę i nic mu się totalnie nie stało? Co jest? Jeszcze wykopuje lawę i wychodzą z niej... Nie, dobra, dobra, dobra. Takie rzeczy powinny być nielegalne. I zauważcie, że jest dźwięk normalnie tłuczonego szkła. Ej, nie, 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 nie. Dlaczego? Moja głowa cierpi. I pa, wpadł do lawy normalnie. Dobra, to było dziwne, naprawdę. Okej, dobra, więc teraz przechodzimy do filmiku, w którym będziemy mieli update i leak, tak przynajmniej się nazywa ten film. Nowej wersji Minecrafta, i jak możecie zauważyć, Steve właśnie wykopał krowę, która jakby dała mleko, okej. A czyli on pokazuje nowe rzeczy, które byłyby dodane w tej wersji. No dobra, to jest ciekawe, możecie ubrać kurczaka na głowę i dzięki temu przychodzicie do backroomsów kurczakowych. Ojojoj, no niezbyt dobrze, niezbyt dobrze. Nawet bym powiedział, że bardzo niedobrze, zwłaszcza słysząc te dźwięki, ale okej, co z pancernikami? Czy na pancerniku będzie można jeździć? Oby tak. Pa, on zrobił normalnie... O nie! On zrobił normalnie z pancerników furę, czajcie coś takiego? Dobra, Strider. Aha, Strider to jest winda. Dobra, mega... Wow, ale też na boki działa, wytyfy. Okej, teraz mamy Endermana i Enderman może ubrania ci ściągnąć? O nie, Steve, dlaczego ty pod tym masz... O nie, to było za mocne. Uwaga, teraz odbijamy. Wow. Wow, co jest? Co jest? Dobra, nikt nie dostał. Okej, aha. O nie, o nie. O nie, to było straszne nawiązanie. Co jest? Czekajcie, czy to jest kolczaty wielbłąd? Tak, to był kolczaty wielbłąd. Teraz przechodzimy do świni. Uwaga, świna jest karmiona tutaj marcheweczkami. Patrz jak rośnie, jak urosła do ogromnych rozmiarów. I teraz on rozwala ją mieczem. I patrzcie, jakie stejki z niej wielkie wyciągnęli, nie? Dobra, Alaj, co my tutaj będziemy mieli z Alajem? Czy on naprawdę wziął cały domek z wioski i zrzucił na... Okej, dobra, mamy teraz nietoperza, na którym można latać. Nie no, mega sztos, ale... Oj, oj, no, skończyło się to dosyć nieprzyjemnie. Teraz mamy kota, okej, kot, co jest? Kot stał się fajerwerką, która lata też na boki i... Aha, czy to będzie... Wow, wow, dobra. Piglin, co my będziemy mieli tutaj ciekawego z piglinem? Aha, piglin... no okej, okay, no jakby to jest normalne, że na piglina złoto działa, ale nie sądziłem, że będzie jak magnes. Dobra, teraz płyną sobie... Co? Czekaj, czy ona wsiadła właśnie do... Yo, do łódki i zginęła, ale czemu? O nie, ty! To mob się pojawił! O kurde. Dobra, mamy teraz, słuchajcie... O nie, czy on ją... Dobra, żaba. Ej, żaba jakby miała takie umiejętności, to by było zarąbiste. Czemu oni za pomocą Bone Meala wyrosnęli Wither Skull? Okej, okay, która nawala Witherami. Dobra, to było zastanawiające. O, mamy tutaj rybę, która... Yo, yo. Okej, dobra, tego się nie spodziewałem, nie? O, mamy papugans, papugans. Czekajcie, czy on właśnie... okej. Okay. Dobra, to jest bardzo podejrzane to było. O, Sniffer, dobra. I, o nie, Sniffer coś wciągnie. Same diamenty. Ej, dobra, to jest akurat sztos. I to mega sztos, zauważcie, nie? Oho, mamy villagera, u którego możemy kupić całą wioskę. Całą wioskę, o nie, i znowu Iron Golem. Jeżeli nie widzieliście poprzedniego odcinka... A,
On go zabił, myślałem, że Steve'a zabije. Dobra, Alex pokonuje pillagerów, ale... czy właśnie wieża z Minecrafta... Okej, dobra, dobra, to było porąbane i... O nie, patrz jakich dużo w ogóle, mikro slimy się pojawiły. Oho, wiedźmę, czy on właśnie wykopał wiedźmę? Czekajcie, co on zrobi? Dają Alex, a co Alex z nią... O nie, ona ją zje i co? I zamieniła się w wiedźmę. Teraz biegnie Iron Golem, żeby jej się pozbyć. O nie. Ej, to jest porąbane. To mi tak rozwala głowę, jak ja oglądam to. Zwłaszcza, że tu się tyle dzieje naraz, że no szok po prostu, nie? Dobra, oczy Squida są dawane tutaj Alex, a ona daje je Witherowi. O nie. Aż Wither się wkurzył i rozwala całą wioskę, nie? Ej, dobra, to jest mocne, to jest mocne, naprawdę, nie? O, Axelot trafił do wody, czyli do swojego normalnego środowiska, ale wypił całą wodę i teraz się turla dalej, yo! O, mamy owcę, która została tutaj ofrygana i teraz za pomocą zboża, aha, wow, 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 czy ona odleci? Nie, już myślałem, ale po jaką wielką wełnę dzięki niej mogli zdobyć, nie? Mocno, po, ją nawet położyli i teraz, okej, dobra, oni właśnie weszli do środka wełny. Mamy teraz Spidera i... Spider, pa! Ucieka, gdy zobaczył miecz! Ej, dobra, to wygląda mega mocno jakoś, nie? Oho, dobra, pan daje sobie bał-bał. Ej, co jest? Ile on jej dał tej... Jak ona urosła! O, czy ona zgniecie Ale... Tak, on ona zgniotła Alex i pandę. Okej, dobra. Oho, mamy nowego Blaze'a, który robi huragan i pa, wywaliło wszystkich, człowieku! O, grzybowy biomek i krowy grzybowe, na których rosną ogromne grzyby. Teraz mamy konia, który ujeżdża Steve'a, o nie, o nie. I pa, i diamenty, wow, czyli jazda prawie jak na świni. Dobra, teraz mamy tutaj królika, który kica sobie, kic, 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 fajnie, fajnie, jedną w jedną i w drugą. Wow, wow, wow. Yo, o nie, czarna dziura i... No, koniec Minecraft. Dobra, teraz Steve dał mega dużo kowadeł. Oj, 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 biedny osioł, biedny osioł. O, świecąca się... Co? Co? Ej, jakby to tak działało, ale to by było zarąbiste, nie? Jakbyście mogli złapać takiego Squida i ona... Jakby on działałby jako, wiecie, latarka, nie? Ej, mega to by był sztos. I on właśnie rozwalił diamenta za pomocą nich. To było dziwne. Rybie buty! Ej, nie, no to są wynalazki, które naprawdę powinny zostać dodane do Minecraft. Bez beki teraz. Czy wy to widzicie? Jak to zarąbiście? No dobra, może poza tym wybuchem, ale zarąbiście to wyglądało. Oho, mamy kozę. I koza i... Wow, okej, okay, wysuwane rogi, czyli to jest robokoza, człowieku, nie? Oho, mamy handlarza i no, emeraldy za diamenty. Aha, dobra, czyli to jest skamer po prostu. Pa, uciekł od razu. Oj, oj, oj. Właśnie spotkaliśmy wieśniaka, który oskamował nas w Minecraft. Dobra, jest bałwan i co teraz? Okej, okay, okej, okay. Wow, wow, wow. No dobra, z tym możesz sobie, no właśnie, nie poradzić. Mamy też tutaj lisa, który, pa, dwa lisy się... Kłócą o jedno... Oj, 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 czy tu będzie czarna dziura? Oj, nie, tu nie będzie czarnej dziury, ale ewidentnie, no niebezpiecznie, niebezpiecznie. O kurde, pa, wkurzył żółw... A, już myślałem, że go wkurzył. Wiecie, że wkurzony żółw go pokona czy coś, nie? Ale nie, żółw po prostu uciekł. O, można jeździć na tych konikach, mega cool. O nie, co ci się odwaliło? Oho, pszczoły, no to nie będzie zbyt dobre spotkanie, a nie... Bo cały ul po prostu dodał skrzydeł i ucieka, yo! Oho, mamy w oddali zombiaka, no dobra. I co jest? Co jest? O kurde, o kurde! No niezbyt dobrze, niezbyt dobrze. Teraz przyszedł czas na szkieleta. A, i po prostu wilk zabrał szkieleta. Nie, po prostu rewelacja. Ej, fajnie jakby było można jeździć na misiach polarnych. Uważam to za naprawdę mega sztos, nie? Bez kitu. Oho, mamy znowu creepera, ale tym razem... Creeper rośnie, a nie wybucha! Po! Oj, ale jak teraz wybuch, to ino rośnie. Oho! Mamy tutaj walkę z Ender Dragonem, który się położył do łóżka. O nie, czy oni go przeteleportują? Oni go przenieśli do Netheru, dlaczego? Czemu ja oglądam takie filmiki, się czasem zastanawiam, autentycznie, nie? To jest zbyt porąbane. A więc to, moi drodzy, no takim akcentem kończymy dzisiejszy materiał. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, zostawiacie łapy w górę, subskrybujcie ten kanał, a my widzimy się już jutro. Trzymajcie się, na razie i elo! Pa!